ziemi radomyskiej pozostały tylko ostatnie jednostki 409 Pułku Piechoty, które właśnie na skrzyżowaniu w Ździarcu urządzą zasadzkę na wojska niemieckie. Dowódca podjął decyzję o organizacji zasadzki właśnie na skraju tej miejscowości. Jeżeli Państwo są z tego rejonu, wiedzą, jak wygląda Ździarzec, jak wygląda skrzyżowanie i te lasy, które tam od strony Dulczy umożliwiają skryte schowanie takiej zasadzki, przygotowanie i zaskoczenie przeciwnika podchodzącego od strony Lisiej Góry. Innego wysiłku, jaki placówka Radomyś podjęła w czasie wojny, mówimy o Armii Krajowej, to jest akcja Burza. To jest sierpień 1944 roku, będą ataki na magazyny amunicyjne na terenie lasów Piątkowiec, Wola Mielecka. Jednostki polskie 409 Pułku Piechoty rozpoczynają zasadzkę. Wydarzenie no, znamienne w historii całego tutaj okręgu mieleckiego, a mianowicie jedyny udany zrzut lotniczy na terenie obwodu Armii Krajowej Mielec, który miał miejsce właśnie nieopodal tutaj tego miejsca, w którym się znajdujemy, 500 metrów stąd dokładnie, w podwozie. Zainteresowani historią i przede wszystkim chęć pokazania historii lokalnej. Często w szkołach nawet uczymy się o historii tej takiej ogólnej, dostępnej dla wszystkich. A mało jest powiedziane, mało jest mówione o historii naszej, lokalnej, miejscowej. To jest ta główne parcie do pokazania tej historii. No oczywiście dla rekonstruktorów też jest to okazja do zabawy, poznania się z innymi ludźmi. Mam tu rekonstruktorów z Kielc, z Warszawy, ze Stalowej Woli, z Krakowa. Także no, kawałek Polski się zjeżdża. Oczywiście spotkanie to zetknięcie, dotknięcie się z militariami, również gra jakąś. Oddziały 409 Pułku Piechoty używają granatów w walce. Niemiecka szpica, widząc przeważające siły przeciwnika, wycofuje się w kierunku natarcia. Rekonstruktorów będzie to około 40 osób. Oczywiście w kilku osobnych inscenizacjach. W każdej z nich po kilkanaście do kilkudziesięciu osób, do tych 20 kilku osób. Mówimy o tych kilku sekwencjach inscenizacyjnych. Łącznie około 40 rekonstruktorów, dwa wozy. Trochę sprzętu w postaci motocykla koszowego niemieckiego. Rekonstruktorów mamy jak co roku żołnierzy z 6 Batalionu Logistycznego 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Pokazują współczesny sprzęt zrzutowy, ponieważ my jako organizatorzy pokazujemy sprzęt zrzutowy, repliki sprzętu zrzutowego z czasów II wojny światowej. Chcieliśmy przez taki kontrast pokazać współczesny sprzęt spadochronowy, jakim się dzisiaj posługują żołnierze wojsk powietrzno-desantowych.
I ponieważ zrzuty lotnicze były nieodłączne, związane z takim elementem, jakim była łączność radiowa, to chcemy też pokazać właśnie taką wystawę sprzętu radiowego. Tym bardziej, że klub radiowy z Dębicy ma bardzo ciekawą rzecz w tym do pokazania. To jest replika radiostacji zrzutowej, takiej jak była używana w trakcie zrzutów lotniczych do kontaktów z samolotem radiostacji brytyjskiej Paraset. Stąd właśnie zapraszamy ich zawsze i korzystają z naszego zaproszenia. Będzie szyjna atrakcja już zapowiadająca te lotnicze. Tak się nadaje takie literki właśnie. Będzie ja mam na imię. Balonów nagrzane powietrze i modeli Wojtek, tak? Stali sterowanych w wykonaniu modelarzy tutaj lokalnie z Działamy jako stowarzyszenie, działamy na terenie powiatu mieleckiego szczególnie, no i chcemy pokazywać historię powiecie mieleckim. My już trochę zamieszką historię, ale w 2011 roku pokazywaliśmy podobne wydarzenia wojenne w Przycławiu. Bardzo chcemy na tamten teren wrócić, bo też tam się nam współpraca układała i podobała i chęć ludzi do zobaczenia tamtej historii. Także sporo ważnych wydarzeń wojennych odgrywało się na północ od Mielca, w rejonie Tuszowa, Padwi Narodowej. Tam były największe akcje burzowe. No, też jest to przyszły jakiś teren na pewno naszych rekonstrukcji. Taką mamy nadzieję. A tutaj z pierwszą gością zostały zbudowane przez strażaków Bolesnego Podwórza, także dla nich też gorące brawa, bo naprawdę się tutaj pracują, są zawsze w tle. Ale ich robota jest nie najmniej ważna. A na samym końcu będzie najważniejsza, bo to, co my spalimy, będzie trzeba zgasić. Także raz jeszcze gorące brawa dla nas, strażaków Bolesnego Podwórza. Łukasz Skowron, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Rusal.